Jeszcze kilka miesięcy poczekamy na ukończenie trwającej budowy tzw. trasy wschodniej. Ulicą Pileckiego według prezydenta pojedziemy w październiku. Kolejny odcinek to ulica Stulecia Niepodległości. To jest ten łącznik pomiędzy ulicą Sejneńską a ulicą Utratą. Tutaj jest w zasadzie końcówka prac przy budowie tunelu. To jest Polvar z Gdańska i druga firma z Gdyni realizuje nam ten obiekt mostowy na Czarnej Hańczy i też tam już jest praktycznie końcówka tych prac. One zostaną zakończone właśnie w terminie we wrześniu, natomiast Praską, firma, która budowała nam lotnisko, zajmuje się tą częścią drogową i tutaj widzimy opóźnienie w realizacji tej inwestycji. Termin wynikający z podpisanej umowy to jest 15 grudnia tego roku. Jest ona zagrożona na dzień dzisiejszy. Tempo prac naszym zdaniem jest zbyt słabe. Jak podkreśla prezydent, roboty na tym odcinku są stale prowadzone, ale ich tempo budzi zastrzeżenia. Dlatego do wykonawcy skierowano już stosowne pismo w tej sprawie. Chcielibyśmy, żeby jak szczególnie wykonawca przyspieszył roboty na ulicy Utrata. Bo to jest związane również z tym, że tam na ulicy Utrata, jak będzie ten zjazd pod tunel, będzie włączona ulica Aleksandry Piłsudskiej. Ta właśnie ulica jest już w końcowej fazie budowy. Według Czesława Rankiewicza mogłaby zostać ukończona jeszcze we wrześniu. Jest jednak jedno ale. PDM ma również za zadanie, tak z kontraktu wynika, podpięcie pod rondo, którego jeszcze nie ma. I tu są pewne komplikacje. Niemniej jednak PDM wykona całkowicie tę ulicę bez tego włączenia w ulicę Utrata, pewnie we wrześniu, tak żeby całkowicie był zabezpieczony właściwy dojazd dla tych mieszkańców, którzy zdecydowali się kupić mieszkania w blokach właśnie na tym osiedlu Sobola Biel. Od ulicy tutaj Sportowej, na ulicy Sportowej jest przygotowane już rondo, w zasadzie i ścieżka rowerowa, i chodnik tam by się pojawił w ostatnich dniach, także praktycznie ulica ta będzie wykonana. Finał tej ogromnej inwestycji zależy w tej chwili wyłącznie od Prasko. Prasko musi sprężyć się, żeby te roboty w tym roku wykonać. Musi, bowiem na nową drogę czekają mieszkańcy, a na rozliczenie dofinansowania unijnej inwestycji czeka Urząd Marszałkowski. Dotację za Pileckiego ratusz musi rozliczyć do listopada, a za pozostałe dwa odcinki do końca stycznia 2020 roku.